chcielibyśmy Państwu zaprezentować ten materiał, który był grany kilka miesięcy temu. To jest materiał archiwalny, więc zobaczcie, poznajcie bliżej Mateusza. Witam serdecznie na Parku Regana, z tej strony Mateusz Kiedrowski i Cienki Stand-up. Zapraszamy na 2 godziny komedii. Jesteście gotowi? Zróbcie hałas! Jak byłem dzieckiem, oglądałem dużo Cezarego Pazury. On później robił te swoje kabaretowe monologi i chciałem być taki sam i zauważyłem, że to śmieszy mojego ojca i może po prostu uznałem, że fajnie jest, żeby mój tata śmiał się, jak ja też coś robię. On zawsze miał smykałkę do rzeczy śmiesznych. Zawsze błaznował przed rodziną i uwielbiał występy przed rodziną. Od małego. Ale nie sądziłam, że to będzie stand-up w takim wydaniu. Ja nazywam się Mateusz Kiedrowski. Jestem tu tylko dlatego, że 24 lata temu nie zmieściłem się w oknie życia. Miałem cinkocento, które kupiłem za swoje pieniądze i on się okazał w tragicznym stanie. Mimo wszystko ja w niego inwestowałem. I mechanik mi powiedział, że niestety wszystko jest do zrobienia. Więc uznałem, że jeżeli on i tak ma umrzeć, ten samochód, to ja będę jeździł nim tak długo, aż to się stanie. A przy okazji, jako że robię stand-up, może postawię na nim scenę. No ale żeby mi ręki nie urwało. Miał samochód praktycznie na dojechaniu i stwierdził, że to może być fajna forma. Można to świetnie połączyć nazwę Cinquecento z cienkim stand-upem, czyli coś, co może być cienkie, ale tylko w wymowie takiej frazeologicznej. Ja pamiętam, kiedy przyjechał do domu i przywiózł ze sobą deski i ja mówię w garażu, co ty robisz? Scenę. Scena musiała być w 2 kawałkach, żeby się zmieściła na dachu, kiedy jadę. Więc najpierw musiałem wymyślić, jak to zrobić, żeby ona się składała. Jak to zrobić, żeby to było stabilne, sztywne i żeby dostarczało tyle przestrzeni, żeby każdy mógł zagrać. Mając scenę, pomyślałem, że już mam wszystko, żeby to zrobić i zrobiliśmy pierwsze wydarzenie w Gdańsku w Parku Regana. To była totalna partyzantka. Stwierdził, że postawi samochód ze sceną i zobaczymy, czy ludzie przyjdą. No i przyszli i widać, że przychodzą. I to się stało coraz bardziej oficjalne i legalne przy okazji. I teraz jest już marką samą w sobie. Właśnie na cienkim stand-upie. No jak to się może nie podobać? I wy tu przychodzicie, jest super energia. Nie mam wiedzy powszechnej i światowej, ale uważam, że w tym momencie, na chwilę bieżącą, tak, to jest mój autorski pomysł, moje wykonanie, przy ogromnej wsparciu ludzi dookoła, ale tak, cienki stand-up jest polskim pomysłem i to jest pierwszy samochód ze sceną stand-upową na dachu.